Witajcie, moi drodzy, Benek z tej strony, zapraszam do Divinity Original Sin. Dalej jesteśmy w miasteczku, nie przedsięwziąłem żadnych kroków, by z niego wyruszyć na północ, bo jeszcze trochę przed nami, jeszcze przede wszystkim nie zrobiłem zakupów, ale chcę zakończyć kilka zadań. Przede wszystkim, nie, ile ja się naszukałem tej pani, tej Seleni, której muszę koniecznie powiedzieć o tym, że ekspedycja do kościoła. Pamiętacie, odnaleźliśmy legionistów. Większość poległa w walce z umarlakami, a dwoje z nich, Livia i Plosus, sami stali się nieumarli. Będzie się pewnie chciała o tym dowiedzieć pani poruszcik Selenia, więc to jest to. I chyba była jeszcze ekspedycja na Kurhany. Wulfram bezpiecznie dotarł do Cysal. To dzień trzeci to był. Bardzo szybko gościa zaprowadziliśmy. Tam po prawej stronie, czekajcie, po lewej stronie od Cysel. Dokładnie gdzieś tutaj w tych miejscach, mniej więcej. Tutaj gdzieś. W tym domku w sumie. Spotkaliśmy gościa, który tutaj tą drogą odprowadziliśmy do Cysel. I on miał tu przybiec, od razu do gospody pod krabem pobiegł. I miał się niby tu przyjść pochwalić Seleni, że został uratowany. Musimy mu o tym powiedzieć. Patrzcie, ten, który przetapia tom trzeci, nie wiem, czy już mamy go w kieszeni. Nieważne, chcę wam coś pokazać ciekawego. Patrzcie na to. Widzicie to? Tutaj? To jest chata kucharza. Dom kucharza. A tutaj znalazłem skrzynkę. Znaczy, ona po prostu była tak widoczna. Ja wiedziałem o tym, że gdzieś taka skrzynka istnieje i szukałem po całym miasteczku i trafiłem właśnie na nią. Leży, jak widzicie, tutaj. Już otwieram, nie wiem, czy on będzie generował w tym momencie nam przedmioty losowo dla naszych postaci, czy on te przedmioty ma tutaj takie, jakie, na jakie zasługuje postać na trzecim poziomie na przykład. Zaraz sprawdzimy, bo Benjot jest od tego. Co?! Choć na pierwszy rzut oka pergamin ten nie wyróżnia się niczym szczególnym, gdy trzymasz go w rękach, wydaje ci się zupełnie obcy. Z jakiegoś materiału innego, z innego świata został stworzony, co? Udało ci się znaleźć pierwszą z moich sióstr. Pierwszą z moich sióstr, a więc nasz nieustraszony podróżny odniósł zwycięstwo. Nawet jeśli jesteś doskonałym odkrywcą, mój fantastyczny skarb może zdobyć tylko ktoś naprawdę wyjątkowy. Rozwiąż tę zagadkę, a wykonasz pierwszy z czterech kroków, które pozwolą ci się zagłębić w moją mieniącą się otchłań. Pełnia. Pierścionek zaręczynowy. Szeroko otwarte oko. Którą cyfrą jestem? No, no chyba zero, nie? Ten, który przetapia tom trzeci. Tom drugi, to i mamy to już. Dobra, nieważne. Idziemy zagadać do pani Seleni. Łowca źródła, widok, który raduje serce. Co ty masz? O, o. O kurna matko. Ja takich nie widziałem rzeczy jeszcze. Ekspert od tarcz. Jest dużo lepszy od mojego pasa. Otwieranie zamków, 33 punkty witalności. Masakra, ja to muszę mieć, ja to muszę wszystko kupić. Tu jest mocny sarong odporności na ziemię, też za 1900. Mamy 17,5 tysiąca. Czyli chyba będą zakupy. Będą zakupy, my część rzeczy też musimy posprzedawać jeszcze, bo widzę, że jeszcze trochę nam tego zostało, ja tutaj pozostawiałem na wszelki wypadek. Arenia. No mało nam tego zostało, ale 17300. Nie będziemy tego, kurczę, w kieszeni trzymać non-stop, nie? Bo po co niby? Porządna, podrapana różdżka powietrza okaleczenia. 2300, spostrzegawczość, pozwala rzucić zaklęcie skacząca błyskawica. O cholera, 39,65 jeśli chodzi o powietrze. I powietrze jest oznaczone czymś takim. Oj rany. Ona ma na sobie jakąś z powietrza? Nie, na sobie ma ogień.
Kurczę, to ja mam też muszę kupić. Kupuję to. Kupuję sarong i kupuję. A tu jest jeszcze jeden. Sarong witalności 2700. Ale ciekawy, legendarny przedmiot ma taki różowy kolor. O, ja pierwszy raz w życiu widzę legendarny przedmiot. Bo nadzwyczajne mieliśmy, tak, dokładnie. Ona ma tu pierścień nadzwyczajny. Nadzwyczajny, nadzwyczajny, nadzwyczajny. Legendarny. 9300 mielibyśmy za jednym zamachem wydać, no może i warto. Może i warto dawać im tu, kurde. Kupujemy, przyjmuję twoją ofertę. Wpadło nam tutaj to wszystko. Świetnie. Ale my przyszliśmy tutaj 10 819 tu ma. Ta pani, zaraz środkujemy. Łowca źródła, widok, który raduje serce. Pewnie masz mnóstwo pracy przy śledztwie w sprawie tego okropnego morderstwa, ale Legion również potrzebuje twojej pomocy. Wysłaliśmy kilka ekspedycji na terytorium nieumarłych, lecz niestety nie odniosły one najlepszych skutków. Wiecie co, ja tej pani zawsze poszukiwałem tutaj w tym domu, gdzie Aureus jest. Sam szef legionistów. Nie miałem dlatego pojęcia, że ona tu siedzi. Co ja straciłem czasu, aż dopóki w wyszukiwarce nie wpisałem, gdzie siedzi Selenia. No siedzi tutaj. Z kim mam zaszczyt rozmawiać? Dziś spotykamy się po raz pierwszy. Porucznik Selenia do usług. Jestem zastępczynią kapitana Aureusa. Nie obawiaj się, na łowców źródła patrzę znacznie przychylniej niż on, bo on ma tam coś pewnie za uszami, kurwa. Nie przeszkadza mi odrobina zdrowej rywalizacji pomiędzy naszymi zakonami i nie zamierzam zaglądać darowanemu koniowi w zęby. Twoja obecność w Sysol jest darem i błogosławieństwem, łowco. Tylko bohaterowie twojego pokroju są w stanie zmienić sytuację w tej niespokojnej krainie. Jestem o tym szczerze przekonana. Rozmawiajmy o nieumarłych. Nie umarli. Na początku im współczułam. Wielu z nich było dawniej uprzejmymi i niewinnymi mieszkańcami Cysel. Już ich jednak nie żałuję. Poległo zbyt wielu moich żołnierzy. Należy się pozbyć nieumarłych, nie okazując litości. Najdzielniejsi z moich ludzi twierdzą, że na zachodzie są słabsi, a na wschodzie silniejsi. Więc radzę ci zmierzać na zachód. Jeśli pragniesz się popisać i sprawić wody, nim ślepo rzucisz się ku swojej śmierci. Moja droga pani, nie wiem, czy masz świadomość taką, że już dawno sprawa rozwiązana. Chcę porozmawiać o kilku sprawach związanych z Legionem. Z chęcią przekażę ci to, co wiem. Porozmawiajmy o tych wyprawach na wrogie terytoria. Aby odnieść zwycięstwo w Cysel, musimy wytropić źródło pochodzenia nieumarłych. Na mocy umowy ochotników wysłano w tym celu trzy ekspedycje, lecz jak na razie żadna nie powróciła. Do dalszego zbadania wyznaczono trzy punkty: latarnię morską, kurhany i stary kościół. W miejscach tych roi się od niebezpieczeństw. Co się tyczy latarni morskiej? Co? Dwóch z moich żołnierzy kuliło się ze strachu w zaroślach? Po doświadczonych legionistach spodziewałem się większego męstwa, ale przynajmniej robota została wykonana. Musimy poszukać źródła nieumarłych gdzie indziej. Oni przyszli i się pochwalili tutaj, jejkuś, że to co? Chyba. Jeśli chodzi o kurhany, na północ od miasta znajdują się prastare miejsca pochówku. Można by tam zacząć szukać nekromantów, nie sądzisz? Jeden z miejscowych archeologów zgłosił chęć udziału w wyprawie. Liczy, że jego wiedza okaże się przydatna. O kurczę, reputacja po 3000 punktów? Moi legioniści, wszyscy polegli. Los zbyt surowo ich potraktował. Gdyby nie ty, archeolog również przypłaciłby tę przygodę życiem. Wiele ci zawdzięcza. Też chciałbym ci teraz składać dzięki. To jest ten, który właśnie poszedł do kraba. Do tej restauracji, knajpy. Porozmawiajmy o starym kościele. Na północnym wschodzie znajduje się kościół. Wybudowano go w miejscu, w którym niegdyś stała świątynia źródła. Mieszkańcy Sisel ją zburzyli i wznieśli kościół na cześć Siedmiorga, co miało symbolizować ich zwycięstwo nad plugawą magią źródła. Moim zdaniem to jakieś zabobonne banialuki, ale to tam po raz pierwszy widziano nieumarłych. Stąd pomysł o ekspedycji. Od 2 lat słyszę same złe wieści i najwyraźniej nic się nie zmieniło. Kolejni martwi, kolejni nieumarli, kolejne listy kondolencyjne do napisania.
A, tu akurat po 600 punktów tylko. Mimo wszystko dziękuję Ci za tę informację, łowco. Lepiej wiedzieć niż trwać w niepewności. Wspomniałaś o umowie, którą zawarłaś z legionistami. Zgadza się. Umowie ochotników. Wielu legionistów uczyni wszystko, by znów znaleźć się w domu. Dlatego własnoręcznie podpisuję rozkazy ich przeniesienia, gdy tylko wracają z tajnych misji. Niestety tylko jedna na 10 misji kończy się sukcesem. Dlatego nie zmuszam legionistów do brania udziału w wyprawach. Każdy żołnierz może się zgłosić, a jeśli mu się powiedzie, zasłuży na spokojny powrót do domu. Kończymy rozmowę. Proszę bardzo. O tym właśnie mówiłem. Kończy nam się zadanie ekspedycja na Kurhany. Ucieszona, że udało nam się uratować archeologa, natomiast tutaj ekspedycja do kościoła. No wiadomo, płacze po ich śmierci, ale przynajmniej wie coś na ten temat. Plaga żywych trupów. Porucznik Selenia z Legionu poprosiła nas o ukrócenie plagi nieumarłych panującej w Cysel. Powiedziała nam, że umarlaki na zachód od miasta wydają się słabsze od tych ze wschodu. No właśnie. My jeszcze musimy iść do tego kościoła. W związku z tym. Ale nim tam pójdziemy. Aha, czyli już chyba wszystko mamy rozwiązane. Przypuszczam, że linia dialogowa odnośnie zadania byłaby tutaj obecna. Handel. Musimy, panienko, odebrać teraz pieniądze, które od nas dostałaś. To nie było 603? 603, to nie było od... Dobra, to było u Wolfgrafa. Renia ma amulet, inteligencja, odporność na truciznę. O, za 873 aż. Dwa sarongi. Odporność na ziemię, odporność na truciznę. A na sobie ma odporność na wodę, odporność na ziemię. No, sporo zapłaciliśmy za tego. 839 jest wart. Na ten, co mamy na sobie, 314. Dobrze. Dajemy go Reni. Tutaj dwa inicjatywa. Odblokowuje umiejętności świetlik. To chyba mi się przyda. Bo Renia świetlika ma. I to powinno odblokować u mnie. Jest. Pirokineza świetlik odblokowany. Ale zajebista sprawa. Sorki za wyrażenie, ale... Ale to naprawdę jest nie lada sukces. I ty, wytrzymały sarong, możesz sobie w końcu wymienić na wytrzymały sarong witalności. Już każdy ma ten sarong troszkę lepszy niż miał dotychczas. To możemy wszystko posprzedawać z tego, co ja widzę. To, co on ma tu przy sobie, możemy sprzedać. Natomiast ten pas, ekspert od tarcz, to domenka. Legendarny przedmiot po raz pierwszy gości na naszym bohaterze. Natomiast otwieranie zamków, 33 punkty wytrzymałości, witalności będzie miał. O, popatrzcie, a miał na sobie plus 1 do otwierania zamków. Natomiast ten, który teraz mu założy, ma też plus 1. Tylko z tym, że więcej ma punktów witalności. I o to właśnie chodziło. No tutaj ta różdżka nadzwyczajna to jest coś wspaniałego. 941 przy sprzedaży. Będziemy mogli sprzedać tą. Jasne. Zdecydowanie. Czyli już do niego. Czyli już do niego. Ale ja się tu nagadam, nie? Sorry, ale wiecie co? Ja chcę wam przedstawić wszystko czarno na białym. Jak to wszystko wygląda? A teraz skupmy się na sprzedaży gratów. Dobra. 927 odzyskujemy. Jego sobie, jemu tutaj w tym wypadku zmieniamy pierścień. Kieszonkostwo. 486, a 324 kosztuje mu ta spostrzegawczość. Spostrzegawczości on ma 10. Celność ataków dalekodystansowych. Kurczę, no, zostawię te pierścienie, gdyby się nagle nie znalazł jakiś fantastyczniejszy, lepszy, dużo lepszy.
Troszkę pomyliłem się, zapomniałem o tym, że to ma takie znaczenie, jeśli chodzi o tą spostrzegawczość. To wywalamy, zostawiamy mu to kieszonkostwo i 2000 jeszcze odzyskujemy. Świetnie. 7,5, tak czy inaczej, jeszcze tu ma przy sobie. Leszczynowy krótki łuk żądzy 304. Tak, to też sprzedajemy. Kurczę, ta kusza jest też lepsza. Stara stalowa kusza okaleczenia. Punkty witalności 42, a ta ma z kolei 20% szans na wywołanie efektu spowolnienia na 2 tury. No i jeśli podliczyć to, że zadaje obrażenia od ziemi, no to ma tak jakby 74 dolną granicę, ta ma 68. 106 ma górną granicę, jeśli chodzi o zadawane obrażenia, a ta ma górną granicę 96 plus 19. Czyli 109 i 6, 115. Tylko, że tu przy krytycznych jest znowu 5% szansa, a tu przy krytycznych nie ma żadnej szansy. Nie wiem, z dwojga złego. Dobra. Sprzedamy jeszcze tu za 158 ten łuk. I spaduwa. Wiecie co? Lecimy do kościoła. Bo tam też będzie ten Ebenezer, czy jak mu tam było. Kapliczka teleportacyjna. Cycel, stary kościół. Aha. Sru. No i co teraz? Idziemy tu podyskutować z tym panem. O którym jego kotek powiedział, że był kawałem gnoja. Tu jest Ebenezer. Ebenezeber powiedział. Ebenezer, dobra. Panie duchu Ebenezer. Tak, trzymać. Żyj pełną życia, póki jeszcze masz młodzieńczy zapał i energię. Życie jest cudowne. Życie jest cudowne, panie kolego. Znam twoją haniebną przeszłość. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Skąd ty? Jak ty? To kłamstwa. To była kwintesencja przyjemności. Jak mógłbym pozostać obojętny, gdybym miał szansę na jeszcze wspanialsze doznania? Jak mógłbym pozwolić, by choć odrobina przyjemności przeszła mi koło nosa, skoro życie jest tak krótkie? Teraz chyba rozumiesz, dlaczego nie mógłbym przejść przez bramę sali Ech, w której czeka mnie sąd. Nie, wolę pozostać tutaj na wieczność, zachowując rozum i rozkoszne wspomnienia, niż ryzykować strącenie do piekła. Ty, dziadu. Nie zabronię mu spędzić wieczności na cmentarzu, jeśli sobie tego życzy. Pokuta należy się tylko tym, którzy szczerze żałują. Jeśli tu pozostanie, przeszłość zawsze będzie go prześladować. Być może w sali Ech znajdzie sposób na odkupienie swoich win. Jak zareagować? Był parszywcem, nie? Ale na cmentarzu może. Czego możesz życzyć sobie duch, kuźwa? On powinien być osądzony i tyle. Dup. Zobaczymy, co Marenia do powiedzenia. Zarówno w sali Ech, jak i tu, w Rivellonie, Ebenezer nie uwolni się od przeszłości. Niech jego grzechy nękają go gdziekolwiek się znajdzie. Racja, Ebenezer nie ucieszy się na wieść o oczekującej go pokucie, ale straszliwe zbrodnie wymagają kary. Dokładnie. Wiem, że nieboszczyka nie powinno się ruszać, ale chyba do tej pory nikt go nie osądził odpowiednio. Naprawdę? Uduchowienie dostaliśmy. Naprawdę? Naprawdę tak uważacie, łowcy źródła? Zapomnijcie o boskiej sprawiedliwości. Osądźmy się wzajemnie tu i teraz. Lepszy przetrwa, gorszy będzie przeklęty. O cholera, coś się dziać będzie. Wszyscy! Oj. Cała ekipa duchów.
Chyba byli podobni jemu, coś mi się tak wydaje. Gnoje. Szkoda, że on nie ma żadnego... On ma polihistora? Nie, nie, no niestety, nie mogę. Kurde, to nie wiem jak zadziałać na duchy. Co by mogło zadziałać na duchy? Oni są ciałem astralnym, więc może... Więc może... Elektryka? Spróbujmy. Są w takim fajnym miejscu, że być może się uda. Tylko, że Quentin, Claudia, Brandon, Franciska, który to Ebenezer? Tam z tyłu się chyba skurczybyk schował. Tu jest Ebenezer, dobra. Palimy. Pięknie, wszyscy dostali ogłuszenie. Wszyscy dostali ogłuszenie, ale my nie bardzo zostali poruszeni. Ebenezer troszkę. Mogę jeszcze raz skorzystać. Teraz do tej naelektryzowanej chmury można by było zobaczyć na przykład co innego. Spowolnienie aż na 4 tury, 100% szans. Dobra. Aha, ale to już jest na jednostkę. To nie. To nie, ale na przykład wybuchowa. Nie, co jest? Ale może wybuchowa zadziałać lepiej. Dostali płonięcie. Ebenezer jest sztywny. Dobrze, jak to fajnie. Benjoti. Świetlik, pirokineza i korzystamy z tego jak możemy, no co? Ona pomiędzy nimi tak chodziła, ja nie wiem na czym polega ten świetlik tak naprawdę, ale sporo obrażenia podostawali. No i dobra, no. Koniec tego dobrego i Renia, rażenie piorunem. Oczywiście, że będziemy z tego korzystać. Czegóż by nie? Tu od powietrza dostaną i oślepienie na 3 tury? Oślepienie na 3 tury jeszcze, tak? Niepotrzebnie w sumie. Dobra, Ebenezer, jesteś pierwszym trupem stąd. Jeszcze przeżył. Może nic mu nie zrobiło, ale dobra, Renia sprawdzi na co są... Na ogień najbardziej są... Wrażliwy, dobra, nieważne. Oni mają cały czas ogłuszenie, no coś fantastycznego, dalej mamy... Dalej mamy możliwość działania. I wszystkiemu w promieniu... O, tak. 3000 punktów wpadło. To jest fantastyczna wiadomość. Mamy jeszcze 8. Wypadałoby uszkodzić tych dwóch teraz jeszcze, nie? Oni chyba też zginą. Znowu 3000. Odzyskano strzałem przy okazji. Która Benjotiego? Nie będziemy tam sobie teraz zawracać głowy bieganiem. Nie wiem, czy w ogóle jest warto... przedsięwziąć jakiejkolwiek akcji, jak zaraz będzie miała turę Renia i mu przygrzmoci. O, biedna Klaudia, ani razu jeszcze nie oberwała. Sprawdźmy, czy ona tak samo na ogień, tak samo. Renia, wymieniamy różdżkę. A jest ogniowa w ręku, dobra. Ale tym zadamy jeszcze większe obrażenia, czyli dobra, tym. Udało się i teraz jeszcze z różdżki. Tura Wolfgraf. Dziękujemy. Bardzo mocne były te duchy, ale my jesteśmy zdecydowanie mocniejsi. Co po nich zostało? Kubek wina, grot spowalniający, promień strzały, ten który przetapia tom 6, poradnik poszukiwacza przygód.
kubek wina, chleb. Grot, promień strzały. Ten, który przetapia. A nie, i skrzynia pusta. Dzienniczek nam się otworzył. Zamykaj to. Głosiciel rozkoszy ziemskich nam się zakończył. Niestety nie udało nam się przekonać Ebenezera, żeby przeszli do sali Ech, aby tam ponieść karę. Zamiast się ucieszyć, wpadł we wściekłość i zaatakował nas. A kot pokładowy, niezatapialny sam, może się cieszyć, jeśli ma siódmy zmysł, a pewnie ma, że już nie ma nikczemnego gnoja. Idziemy, bo na dole w kościele czeka nas sporo ciekawych atrakcji. No właśnie, przede wszystkim zastanawia mnie fakt, czy będę mógł skorzystać z tego amuletu, który mam przy sobie, bo tam jest informacja o tym, że aby pole siłowe zniszczyć, trzeba będzie skorzystać z jakiegoś sześciokątnego przedmiotu. A takim sześciokątnym przedmiotem, już wam pokażę, jest ten amulet. Ten. Amulet oświeconych. Pora się przekonać, co nie? Ale fantastyczna gra cieni, gra świateł, gra barw. Tu mamy Telerona, zobaczcie, on jest nie do uleczenia. Zarażony jest gnilizną. Poziom ma 8. Nastawienie 30, czyli lubi nas. Amulet niepokalanych pasuje jak ulał. Co ja narobiłem? Co ja narobiłem? Malio, najdroższa Malio, jestem głupcem. Błagam, musisz go powstrzymać. A to znaczy, że ja straciłem teraz ten amulet? Czy on tylko przypasował i dalej wrócił do mnie? A, przypasował i dalej jest u mnie, okej. No to kolejna zagadka rozwiązana, jak wejść do środka. Łowcy źródła, na zdrowie siedmiorga to wy. Może jest jednak nadzieja. Być może pamiętacie mnie jako uzdrowiciela. Stałem się zwiastunem śmierci. Pokaż zwiastunie, co masz przy sobie. Tyle masz fajnych specyfików. Nie zdołam odkupić swoich win, ale ty... Tylko ty możesz ocalić Cycel, a może i cały Rivellon przed przywołaną przeze mnie grozą. Król Bracchus, Bracchus Rex, z dawnych opowieści, on żyje. Szalony król źródła, pan chaosu, ja go przebudziłem. Co tu się stało? Zrobiłem coś strasznego. Wywołałem zza światów szalonego króla. Naiwnie sądziłem, że zdołam wydusić z niego pradawny sekret. Ale wystarczył błysk tajemnej magii i było po mnie. Mam szereg pytań dotyczących króla Bracchusa. Powiem wam wszystko, co wiem, łowcy źródła. Jak to obudziłeś z dawna nieżyjącego króla? Wskrzeszony, ożywiony, król żyje, ale nie jako człowiek, którym był niegdyś. Piętno śmierci obnosi, jak gnijącą ranę. Kim jest albo był król Bracchus? Był ostatnim z szalonych królów źródła, tyranem, który o mało nie skazał Rivellonu na unicestwienie. Rozpoczął wojnę nad wojnami, w której brat stawał przeciwko bratu, a każdy zakątek ziemi i każdy dom spłonął śmiercią. To w tym mrocznym okresie powstał zakon łowców źródła, Bracchus został pokonany, a źródło zakazane w całej krainie. Dlaczego go zbudziłeś? Bracchus był groźnym potworem, ale osiągnął to, o czym nie śniło się żadnemu śmiertelnikowi. Ponoć tylko on poznał wielki sekret, jak złamać więzy dusz. Obiecałem zdobyć ten sekret dla kobiety zwanej pośredniczką. W zamian przyrzekła ujawnić mi jedną ze swych mocy. Teraz wiem, że miałem do czynienia z diabłem i spotkało mnie potępienie. Jak go przywołałeś z krainy zmarłych? Dostałem wspaniały kamień, krwawy kamień, pełniejszy życia niż jakikolwiek inny.
Ciekawe, czy dostał go od Evelyn. Według pośredniczki miał on przepełnić Brakusa życiem, tak by zdołał ujawnić pożądany sekret. Ale stał się, odzyskał swoją moc i nie mogę go powstrzymać. Ty... to ty wskrzesiłeś nieumarłych w okolicy Cycel? My porażki... mych porażek jest wiele. Nie sposób ich dłużej kryć. W pogoni za królem źródła wywołałem potwory, których ja ani nikt inny nie zdoła zniszczyć. Gul strzeżący latarni morskiej, kościany baron, bliźnięta ogniem połączone i ich potworne twarze mnie prześladują. A oni z kolei pogrzebali groby i sarkofagi w Cycel w poszukiwaniu nieumarłych sług. Zobaczcie, gula strzeżącego latarni morskiej już pokonaliśmy. Kościanego barona w ostatnim odcinku. Tak? Nie w ostatnim? Nie w ostatnim, w przedostatnim chyba. Kurczę, mamy jeszcze bliźnięta ogniem połączone. Czy najpierw nie powinniśmy iść tam, zanim pokonamy samego Rexa? Wydaje mi się, że powinniśmy tak zrobić. I zaraz będziemy uciekać z tego kościoła. Nieumarły, łowcy źródła, niezniszczalny. Obawiam się, że ta zaraza nigdy się nie skończy, choćby gnijące trupy ginęły raz po raz. Pozwól, że zapytam o pośredniczkę. Niech będzie przeklęta, jej obietnice z piekła rodem. Co powiesz mi na jej temat? Twierdzi, że jest łączniczką między swoją boginią a światłem ludzi, a światem ludzi. Nie dawałem wiary jej twierdzeniom, ale nie odmawiałem jej potęgi. To ona mi pokazała, że krwawy kamień może służyć nie tylko do uzdrawiania. Jej kamienie wyjątkowo potężne mogły wskrzeszać zmarłych. Co pośredniczka obiecała ci w zamian za pomoc? Co może sprawić, że łagodna dusza stanie się podła? Mą słabością była miłość, a ona to wykorzystała. Teleron, ty jesteś mądry, ale głupi. Pośredniczka pokazała mi, jak wskrzeszać z grobów szkielety i zombie, ale ja pragnąłem czegoś innego. Drugiego życia, prawdziwego drugiego życia dla swojej żony Mali. Była piękną duszą przedwcześnie wyrwaną ze świata żywych. Układ z pośredniczką był prosty. Sekret za sekret. Ja powiem jej, jak złamać więzy dusz, a ona mnie, jak odzyskać Malię. Możesz pokonać plugastwo, które wskrzesiłem łowco źródła. Możesz ocalić rzesze niewiniątek, które zginą z ręki szalonego króla źródła. Modlę się. Nie wierzę, że odwrócisz skutek moich porażek. Panie kolego, trzeba iść... więź dusz. Teleron poinformował nas, że wskrzesając Brakusa Rexa, pośredniczka pragnie odkryć pewną tajemnicę, jak zerwać więź dusz. Po wejściu do katakumb, ku naszemu zdziwieniu, natknęliśmy się na umierającego doktora Telerona. Wyjawił, że był w zmowie z sektą działającą w Cycel i wskrzesił Brakusa Rexa, który czeka na nas niżej. Po wejściu do katakumb, ku naszemu zdziwieniu, a to już było, to co? A, czyli to jest to samo, powiązane. Poszukiwania Brakusa Rexa z plagą żywych trupów są powiązane. No dobra, ale my nie schodzimy niżej, moi drodzy, my koniecznie musimy iść na cmentarz i zrobić porządek z tym potworem o dwóch twarzach, nie? Z tym bliźniakiem. Bliźniaki złączone ogniem, poziom ósmy. Poziom ósmy, ma ją tutaj, poziom ósmy i tam jest ten totem nadpalonej kości. Kurczę, czy on mu daje moc? Czy on mu daje moc? Najlepsze i najważniejsze to to, żeby przed walką cisnąć deszczem. I ważne jest to, żeby Renia też miała coś, co sieka, ogień będzie ich leczył. Ona musi mieć przy sobie założoną wodę. Kurde, to legendarna powietrza jest fantastico. Dobra, nieważne, bierzemy wodę. A co daje woda życia?
Wraz ze znajdującymi się wokół ciebie sojusznikami otrzymujesz magiczną premię do kondycji i znaczną liczbę punktów zdrowia. 115% szans na wywołanie efektu premię do witalności na 4 tury. Wow. Tylko, że użycie jej to aż koszt 8 punktów akcji. Hydrozofia Adept. No my jesteśmy z jednym punktem na hydrozofii. Jeśli dałbym sobie drugi, to mógłbym też mieć czary do adepta. Tylko właśnie, nie jestem jeszcze zdecydowany, dlatego że muszę poznać wszystkie czary trochę lepiej. I wtedy ewentualnie gdzieś podjąć jakąś decyzję na ten temat. Dobra. Dobra, jestem za tym, żeby ich poczęstować deszczykiem. Jest, dobra. Dostał ogłuszenie. Jest walka, deszcz pada, fantastico. Gdzie my tu mamy? Obrażenia od wody, świetnie. Może zamrozić cel i od wody obrażenia. O ja. Niech to cholera, są za daleko. Kurde. Straci dwa punkty akcji przez to. Ale może się pozbędzie. Dobra, 1200. Nie żyje? Odzyskano strzałę. Wow, 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 wow. Świetnie. Jeszcze jeden. Chciałby oberwać. Co? Jeszcze... Nie mogę. Nie mogę skorzystać. Serio? Dobra, zostawmy sobie te punkty ruchu. Benjoti. Podejść bliżej. Jemu, jako zbrojnemu, też bym mógł poprzeglądać czary. Jakie by się mogły jakieś tam nowsze przydać. Może nawet umiejętność zbrojny mu. Aha, bo na adepcie może mieć aż 3 teraz. Okalecza cel, zadaje 82 podmiażdżenia. Ale tylko w promieniu takim bliskim siebie. No nie, dobra, odpoczywaj. Co on chciał zrobić? Co? On się uleczył, dobra. Ale my... mamy wodę. 141, o jaki on jest mocny. 183, mogłaby go, kurczę, krytykiem potraktować. No nie wyszło, nie udało się. Pikinier. Pikinier i kat. O, jest tutaj. Strzała zamrażająca i zadająca obrażenia. Ekstra. Szkoda, że strzały nie odzyskał, nie? Ponownie. Z nim się trzeba bardzo szybko pożegnać, bo jest najbardziej chyba nieprzyjazny tutaj. Gorąco jak w piekarniku. By takie miażdżenie się przydało. Świetnie. I jeszcze raz. Ale on płonie teraz. Nie będzie to łatwa walka. Coś się z nim wydarzyło. Kurczę. Nie, 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 to musi być... Aha, czyli tak i tak ten dostanie. Dobra. Dostał, teraz ten. Żeby on tylko mi ich nie powskrzeszał, no. Woda. Ojojoj, jak fajnie. Jesteśmy naprawdę blisko celu. Aj, nie będzie miał szansy na trzeci strzał. Nie będzie miał szansy na trzeci strzał. Niedobrze, ale on jest zamrożony. Zamrożony na dwie tury. Elegancko. Na efekt powalenia? Efekt ocieplenia na trzy tury. O nie, to może go uleczyć. Dobra.
Raz. Dwa. Trzy. Benjati znowu płonie, ale Renia ma przy sobie różdżkę. Różdżkę z wodą. Kurczę, musiał stać dureń na drodze. Czekajcie. Nie może zrobić kroku w bok. Może zrobić krok tak. Jest w stanie tamtego trafić? Jest, dobra. Jest! Jest! 2700 punktów! Czeka cię porażka! No i się doczekał. Jest sztywny. A tak z zaskoczenia oberwał ten kat głupi. Idzie się leczyć chyba do ognia. Oczywiście, że się poszedł leczyć. Popatrzcie. Ale już jest po nim. Już jest, kurczę, po nim. Nie załatwi go. Idziemy tak. Trzeba ten totem tam zniszczyć. Totem nadpalonej kości. Strzała zamrażająca. 79-121 od wody. Ale my tu mamy jeszcze gdzieś te wodne. Aha. Gasi pożary. Pożary. Nie. Dobra, zrobimy tak. Oj, nie, nie da się. Dobra, to strzelamy z daleka. Co ten totem będzie powodował? Ja mam nadzieję, że nie będzie mi tu wskrzeszał tych idiotów. Benjoti, 8 punktów akcji potrzebujesz, żeby tego uderzyć. No nie, 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 nie zdołasz. Ale możesz iść aż tam. Renia, najlepsze co będzie mogła zrobić w tym momencie, to rzucić deszcz. O to chodziło. No i palnąć tutaj tego idiotę, żeby z nim skończyć. Walka nadal zostaje na poziomie totemu. Jeszcze nie. Jeszcze nie? Noż cholera. Jak my mamy zniszczyć ten totem, skoro ja nie jestem w stanie... Za mało punktów akcji, dobra. Podejdź jak najbliżej, bo to... Okej. Okay. O, Benjoti, kurde. 10 punktów akcji potrzebuje. Dobra, niech mu dwa w zanadrzu zostaną. Mam nadzieję, że nic złego się nie stanie. Zakończ turę. Teraz Renia, no. Nie! To ten totem to wszystko robi. On będzie strzelał w totem, a ten będzie nawalał tutaj tych idiotów. Bo widzę, że... Mam kurde płonięcie, nie? Renia, Renia. Sięga tutaj. Ale ona zginie, jak oberwie jeszcze strzała. Kurczę, tu jest jeden. Tu jest drugi. Kondycja i leczenie 15 punktów, dobra. Wykorzystaj. Dobra. O, jaka szynka jest wspaniała! Może już nie ma w ogóle Renia szans na to, żeby... Musi odbiec. O kurde. Jaki fuks! O kurde. Ale oni zadają obrażenia, niech to cholera. ...345... 290. Ja. Dobra, Wolfram. Możesz zginąć, Benjoti, musisz się leczyć. Nie ma bata. 6 punktów akcji poświęcasz, zostawiłem ci 3. I walisz gościa. Bardzo ładnie. Renia,
Totem. To jest chyba najważniejsza sprawa teraz. Dobrze, że jak to dobrze, że ma jeszcze jeden strzał. Żegnam Ozięble. Kurde, będzie na wykończeniu. Tutaj Renia! Nie, nie może jej uderzyć! Jest, jakie szczęście! Tu jeszcze jakiś cymbał idzie? Rycerz nadpalonej kości. Nie, 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 my musimy tu atakować tych. I w tym momencie ten piechur... Nie, tu jest pikinier. A to musi piechur oberwać. Zginął. Następny. Też zginął. Benjoti. Fantastycznie. Co, nie ma tu już nikogo? Nie będzie musiał ubić temu naprzeciw. Nie, nie będzie musiał. Będzie musiał się napić. Ale jest akcja. Tutaj prawie nic nie widać, ale tu jest jeszcze jeden. I tu jest jeszcze jeden. Nim się zajmie Renia. Za chwileczkę. Właśnie teraz. Żegnam Buca. I odpoczniemy. Idzie, 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 ale nic nikomu nie zrobi. A, zabrakło ci energii, panie kolego, tak? Nie będę już tracił swoich pięknych strzał ogniowych, tylko trafienie krytyczne dostałeś. Odpoczniemy. Benjoti przydzwoni ci w ten sposób. Arenia dokończy dzieła. Serio drzewo przeszkadza? Ile jest ten? Jeden punkt akcji muszę tak, to jest chyba maksymalna odległość. 2,5 metra jeszcze przejść. Żeby zostały te 3 na strzał. Jest, jest, dostanie w nogę. Nic mi nie zrobiła! Oj, kurde! Zrobiliśmy to. Powiem wam, kurczę, nie było łatwo. Odcinek godzinny będzie chyba z tego. Elegancka, podrapana różdżka ognia. Nie, no jasne, ja się na to piszę. Żeby oni się nie podpalili, kurde, gdzieś, no. Ja będę musiał... Ile ja muszę zrobić tych małych mikstur uzdrawiających jeszcze? 20% leczenia. Dobrze, że szynka 15% daje aż. Przecież tych szynek ja mam chyba dużo. Renie najpierw. A, nie może. Dobra, to Wolframa. I oni muszą wszyscy przyjść w jedno miejsce. O, tak. Dobra. Skórzane budki. Cak. Mocne skórzane karwasze. Elegancka podrapana różdżka. Niezapisana księga umiejętności ziemi. O, pierwszy raz się spotykam z taką, znaczy ja widziałem tylko w sprzedaży takie książki, ale nie wiem do czego tak prawdę mówiąc służą. Wydaje mi się, że służą do tego, żeby jakiś scroll w niej zapisać. Mamy kości. No i otwieramy skrzynię, no, mając nadzieję, że jest coś fajnego tutaj, nie? A, jeszcze możemy się uleczyć, to Wolfram. Benjoti, liczę na twoje szczęście w tym przypadku. Zdobiona skrzynia, tu może być coś ciekawego. Tępy złoty pierścień, świetna laska wody. No i fajnie. Cieszmy się i radujmy. No co, został nam tylko Rex, nie? Chociaż można zgłębić tajniki tego cymbała, który tu gdzieś łazi. Też będzie do rozwalenia i na pewno bardzo, bardzo trudny. A, czyli oni muszą na północ iść tędy. Dobra, nie będziemy sobie zawracać głowy tym rozbójnikiem tam, tylko idziemy do kościoła rozprawić się z Rexem, ale to ta walka czeka nas chyba dopiero
moi kochani, w następnym odcinku. Trzymajcie się, dzięki za komentarze, dzięki za to, że jesteście. Nara!